Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę przykładowe ćwiczenia specyficzne dla danego kierunku ruchu oraz omówię kiedy i dlaczego warto je stosować. Mówiąc o specyficznych ćwiczeniach dla danego kierunku, mam na myśli preferencję kierunkową, która oznacza, że powtarzane ruchy kręgosłupa lędziowego w jednym kierunku, to znaczy zgięcia wyprostu bądź zgięcia bocznego, są w stanie stopniowo zmniejszać objawy bólowe. W zależności od nasilania się dolegliwości bólowych, będziemy wybierać odpowiedni dla nas kierunek, przeciwnie do bólu. Obok preferencji kierunkowej istnieje jeszcze zjawisko centralizacji, które dotyczy promieniowania bólu. Centralizacja jest objawową odpowiedzią na powtarzalne ruchy, która charakteryzuje się wycofaniem bólu z kończyny dolnej do źródła jego powstawania. Oba te zjawiska opisywane są w koncepcji McKenzie'ego. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które musisz wiedzieć. Wiemy już zatem, że powtarzalność danego ruchu w preferowanym przez nas kierunku pozwala nam kontrolować ból poprzez modyfikowanie jego objawów. Badanie przeprowadzone w 2004 roku przez Longa i współpracowników sprawdzało, czy ćwiczenia dopasowane do preferencji kierunkowych pacjenta są lepsze od ćwiczeń niedopasowanych. Wynik był taki, że u 74% pacjentów z dopasowanymi ćwiczeniami stwierdzono, że w sposób istotny i szybki zmniejszało one ból. Co więcej, wystąpiło u nich trzykrotnie mniejsze zużycie leków oraz poprawiły się wszystkie inne wyniki w porównaniu z grupą bez dopasowanych ćwiczeń. Oto kilka przykładowych ćwiczeń dla danego kierunku. Thank you.
Tak jak wspomniałem, były to tylko przykładowe ćwiczenia. Więcej ćwiczeń możesz znaleźć w osobnych odcinkach, gdzie omówiłem je dokładniej, pod kątem konkretnego problemu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk i do następnego.